Witam was bardzo serdecznie, jestem Maskan i dzisiaj sobie pogramy 1 na 1 w CS-a. Ogólnie parę informacji odnośnie stronki tej Zen Gaming, bo zmieniało się parę rzeczy. Odnośnie serwerów, to teraz jak się zginie, to po prostu... Czekajcie, szybko się po prostu wstaje. Nie ma czasu na, nie wiem, na wzięcie wody, łyka wody albo coś. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Good luck, have fun. Tak więc spróbujmy to ugrać. Teraz tak, odnośnie zarobków punktów. Teraz tak, gra się meczek za jeden. Można wygrać jeden żeton. Czyli jak to się tam nazywało? Gold? Nie pamiętam na tej stronce. I to jest za darmo wejście. Potem możesz, jeżeli płaci się 5 i się wygra meczik, to się wygra 10. I następne jest, że chyba 10 to... Nie, dobra. 5 to 10 się wygrywa, potem jest 25 i 50 się wygrywa. To co teraz aktualnie ja gram. I ogólnie to odradzam, bo masa cheaterów się na to rzuciła. Wiele osób, naprawdę. I biegają sobie albo z WH, albo z aimem. I tyrają wszystkich, bo szybko można sobie zarobić te punkty, bo się po 25 w sumie dostaje. A poza tym jeszcze do tego dochodzi to, że sami ludzie, którzy mają wielkie, bardzo duże generacje. Tak jak ten kolega ma dosyć spore, teraz sobie tutaj leje. Ja mam ledwie jeden, on ma 3 z kawałkiem, więc duża różnica. I przeważnie globale, nie? Ojeju, nie mogę trafić mi heada, no. 5 HP tylko miałem. Raz go tylko trafiłem. Ech. Nie mam szans. Bez kitu. Nie mogę się jeszcze wczuć. Poza tym moja pierwsza gra dzisiaj. Jeden head tylko wszedł. No proszę ja cię! Raz go trafiłem i to pewnie przez ścianę w głowę. Jest, siadło. Muszę wyżej w takim bądź razie celownik. On teraz jak kucnął. Gdzieś na takiej wysokości. Trochę... Jest, siadło. 6-3. A nuż widać się uda wygrać. Widzicie, szybko się wznawia meczyk. Zakończenie też jest równie szybkie. Jest, siadło. Zaraz pewnie będzie pisał, że cheat on i takie tam sprawy. Oj, oj, oj. Dobra, wygrał. Ja, GG. No i jeju. Dobra, i koniec. Nie ma tutaj teraz odliczania, jest koniec, więc się nie da pożegnać. Dobra, spróbuję jeszcze jeden meczek nagrać, zobaczymy. Ale już chyba nie za 25, bo to jest masakra. Tak więc widzimy się zaraz. I jesteśmy, rozgrzeweczka. Odnośnie w sumie stronki, to moim zdaniem twórcy nie pomyśleli nad jedną rzeczą, że jak zrobią takie coś, żeby... Albo to zrobili specjalnie właśnie, że ludzie, którzy będą grać normalnie, nie oszukując, to mają przerąbane tak naprawdę. Ponieważ jeżeli wpasam coś, to chciałbym mieć jakieś realne szanse wygrać uczciwie i coś na moich siłach, a nie że... No bo teraz akurat wpłaciłem 5 tych żetonków, żebym mógł wygrać sobie 10. I właśnie trafiłem na przeciwnika, który ma win ratio od 4 znowu. Raczej 3,80 coś. Ja mam z nim wygrać, tak? Dobra, no udaje mi się jakoś fuksem trafiam. Ale no bez przesady, no ja mam win ratio ledwie 1 i mam problemy z większą ilością graczy. Poza tym mam tutaj minimalne lagi. A ludzie, nie dość, że... O, dobra. Nie dość, że cheatują, to jeszcze te... Albo się trafiają tacy właśnie dobrzy, typu Global. Że jak na przykład Silver tu gra, to nie ma najmniejszych szans. Dobierzemy takiego z win ratio, nie wiem, z 10. I weź tu wygrać, człowieku. Płaciłeś 25 żetonów, musisz wygrać 25 gier tych za darmo, żeby uzbierać tyle tych żetonów, no i co? I masz to wszystko przepieprzyć jednym meczem, bo to by było nie fair dobrane przez stronę, tak? Nieprzemyślane strasznie. Teraz w ogóle odwoliłem minionę, bo się skupiłem na gadaniu.
Zgiń. Dobra, udało się. Jeszcze nie jest tak źle, może to wygram. Może być wszędzie w sumie. No właśnie, myślałem, że u góry będzie. Kurde! Tylko nie mówię, że znowu w góry. Nie, jest tutaj. Aha, spoko opóźnienie. Raczej się szczaj. Dobra, headshota dostał, ale co z tego. Tyle odnośnie stronki, tych informacji. Moim zdaniem jest skopana. Przez to, że trzeba wpłacać te punkty, żeby wygrać. Jest w ogóle nieodpowiedni dobór przeciwników. Tak, bez sensu moim zdaniem, naprawdę. I cheaterzy. Nie można nic z tym zrobić, przynajmniej nie wiem jak zreportować na tej stronie, żeby oni się tym zajęli i oddali mi punkty, ale wątpię, żeby zajęli się tym w ogóle i żeby mi się chciało oddawać punkty za to. Tak więc liczyłem na to, że uzbieram na jakiś itemek, a na razie wszystko przegrywam, wszystko tracę, bo naprawdę jest źle dobór, zły dobór, bardzo zły dobór przeciwników. Tak więc dziękuję stronce za to, że w ogóle mogłem sobie skorzystać z niej, ale już chyba tutaj dłużej nie posiedzę, chyba że coś naprawią, że będzie lepiej dobierało przeciwników czy coś, bo naprawdę jest do dupy. Tak więc trzymajcie się, cześć!